Gramy na maksimum, śpimy minimum. Moi drodzy, pierwszy raz w historii Radio Centrum rozpoczynamy nie teleturniej, ale radioturniej. Na ten radioturniej chcemy bardzo serdecznie zaprosić naszego słuchacza Marka Śledzia. Witam cię, Marku, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że nas słyszysz. A okazuje się, że Marek nas chyba niedobrze słyszy. Jest okej? Wszystko okej? Dobrze. Wiem, że Marek już nas bardzo dobrze słyszy. Marku, przyjechałeś do nas z Genewy z bardzo, bardzo daleka, dlatego przygotowaliśmy dla ciebie coś specjalnego. Ja teraz sięgam do mojej torby. To będzie dla ciebie nagroda. Uwaga. Tą nagrodą jest taka oto piękna koszulka. Piękna koszulka, być może ją wygrasz, to nie jest tak, że ona jest na pewno dla ciebie. Koszulka prosto z gry Diablo 3, na niej znajduje się Butcher chyba, tak, to chyba był Butcher, czyli boss z pierwszego aktu z Diablo 3, a także znamy Butchera jeszcze z poprzednich części Diablo. Taka koszulka może być twoja, to nie jest bardzo, bardzo trudne. Uwaga, przed tobą i przed Mateuszem leżą dwa rekwizyty. Okej, pokażcie je do kamery. To są takie specjalne breloczki z gry Halo 4. To, że to są breloczki, to jedno. Natomiast przede wszystkim one mają latareczki i to będą wasze specjalne bazery. Przygotowaliśmy dla ciebie i dla Mateusza. Mateusz nie zna tych pytań, przygotowywał je wcześniej ze mną część, ale te, które on wymyślił, wywaliłem od razu, więc nie zna tych pytań, bo miałeś na początku grać z Gassassinem, ale tym razem zagrasz przeciwko Mateuszowi. Uwaga, kto z was będzie mieć więcej dobrych odpowiedzi, zgarnia te koszulki. Znaczy ty, Mateusz, i tak nie wygrasz. Spoko. Po prostu możesz przeszkodzić Markowi w wygraniu, o, bo jesteś od nas, ale Marek może zgarnąć tę koszulkę. No 1500 km do nas przejechał, żeby spotkać się z Gramy na Maxa, potem pojawić się w Padbarze i... No pogradajmy, uderzyć na to super. Panowie, czy brzęczki wam działają? Wszystko działa, okej. Okay. Dobrze, uwaga, uwaga, widzę, że chyba sprawdzę jeszcze tylko, czy czat jest jeszcze dostępny. Czat jest dostępny razem z nami. Tak, jest razem z nami, jest z nami czat. Dobrze, bardzo dobrze. Uwaga. Pierwsze pytanie. W momencie, kiedy będziecie naciskać, ja będę patrzył i ta osoba pierwsza odpowiada. Pytanie numer jeden, uwaga. Którą częścią popularnej gry snowboardowej jest SSX Tricky? Gramy na maksa. No i zgłosił się w tym momencie Marek. Zgłosił się w tym momencie Marek. Marku, twoja odpowiedź to? Czwartą. Niestety SSX Tricky to nie jest czwarta część. Przechodzi na ciebie to pytanie w pierwszym radio turnieju. Szóstą? Szóstą częścią. Nie, oczywiście, że nie. Wpisuję nie i nie. SSX Tricky to druga część tej słynnej snowboardowej serii. I tam nawet pojawiło się Run DMC i Trick to Rock a Rhyme. Powinniście to wiedzieć, wielcy gracze. Dobra, mamy za to kolejne pytanie. Kogo spotykamy? To, uwaga, to nie będzie łatwe pytanie, więc od razu chciałbym was uprzedzić. Skupcie się, skupcie. Uwaga. Kogo spotykamy w trzecim zamku na samym końcu w grze Super Mario Bros.? Czy ktoś wciśnie? Czy ktoś wciśnie? No może chociaż będziecie strzelać. Gramy na maksa. No i Mateusz wcisnął. Mateusz wcisnął w tym momencie swój brzęczyk. Kto to mógł być? Czy to muszę mówić po jakimś imieniu? Nie musisz po imieniu. Smok? Whatever. No to nie, oczywiście, że nie. Marku, na ciebie przechodzi to pytanie. Kto to mógł być? Na samym końcu. Podpowiem ci tylko, że mówił "Thank you Mario, but the princess is in another castle." To pamiętam. Ale nie wiem kto. Szpadel nawet pisze na czacie: Marek, dajesz, przecież wiesz. Moja ksywka. Grzyb? Tak, spotykamy grzyba. Dokładnie tak, grzyba zwanego inaczej także Toadem. I moi drodzy, w tym momencie ja zapisuję tak. Marek, jeden punkt. Mateusz, zero. Smuteczek, smuteczek. Uwaga, nadszedł czas na trzecie pytanie. Na trzecie pytanie, mam nadzieję, że jesteście już w tym momencie gotowi. Panowie, skupcie się i trzymajcie swoje brzęczyki. Trudne to rzeczy. To jest bardzo trudne, to jest bardzo trudne. Uwaga. I to jest pytanie, które zadaje wam Fiflak z czata. Fiflak, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Na jakie urządzenie była pierwsza gra na świecie? Możecie tego nie wiedzieć, to jest bardzo trudne. O, i w tym momencie... Gramy na maksa. Mateusz wcisnął, nie Mateusz, Marek wcisnął. Marek wcisnął jako pierwszy. Jak myślisz, co to było za urządzenie? ZX Spectrum? Oj, ZX Spectrum był dużo, dużo później, dużo, dużo później, ale ewentualnie możesz jeszcze, zanim na Mateusza przejdzie to pytanie, możesz strzelić, jaka to była gra, a to jest jedna z najbardziej popularnych... Tetris to 87 rok, to był 50, mniej więcej 8 rok, o ile dobrze pamiętam. Jeszcze jeden, dałem ją Markowi, jeszcze jeden strzał. Marek, taka słynna gra, najbardziej słynna gra oprócz Tetrisa, która ci przychodzi. Pong? Pong! Pół punkta, zgadzamy się? Dobra. Dobra, to pół punkta, ale Mateusz. Trudne te pytania. 1,5 mamy w tym momencie. Marek, 1,5 punkta, Mateusz, 0 punktów w pierwszym w historii radioturnieju. Odgramy na maksa. Dowiedzmy się... Czy wiesz, co to za urządzenie było? Telewizor.
oscyloskop na telewizorach, stary, od niedawna dopiero na telewizorach grać można, PlayStation Now coś mi to mówi. No dobrze, oscyloskop, dokładnie tak, dziękujemy Fiflak za to pytanie. Jezu, co się dzieje na czacie? Są emocje, pogrom, pisze Szpadel, hahaha, 58 rok, Kisiu 93, mniej więcej to był 69. Oni siedzą z Wikipedią, oni siedzą z Wikipedią. Łatwo. Dokładnie, ja też tego w tym momencie nie sprawdzałem. Uwaga! Przed nami kolejne pytanie, to pytanie będzie znowu bardzo, bardzo trudne. Przypomnę obecne wyniki. Marek 1,5 punkta, Mateusz 0 punktów, a do zgarnięcia koszulka prosto z Diablo 3 Reaper of Souls. Uwaga, pytanie numer 4. Czy pierwsza wersja konsoli PlayStation 2 miała dostęp do internetu? Gramy na maksa. To oznacza, że Mateusz wcisnął przycisk. Mateuszu. Nie, nie miała. Trzeba było mieć specjalną przystawkę. Czyli można powiedzieć, że dzięki tej przystawce miała. Tak. Ale trzeba było mieć specjalny network adapter. Tak. Marku, jeden punkt dla Mateusza, jeden punkt dla Mateusza, a to oznacza, że mamy 1,5 punkta dla Marka, jeden punkt dla Mateusza. Moi drodzy, po raz pierwszy robimy taki radioturniej w Radiu Centrum. Ja nie wiem w ogóle, czy ktokolwiek kiedykolwiek robił tego typu radioturniej. Na pewno gdzieś na świecie tak, ale nie wgramy na maksa. 1,5 punkta ma Marek. Marku, możesz cały czas zgarnąć tą koszulkę. Jak się czujesz? Są emocje? Walczymy? To są wielkie pytania, strasznie trudne. Doniu pyta, a jak remis będzie? On co i tak Marek wygra. Przecież tu o to tylko chodzi, żeby Marek wygrał. Nie, ale zobaczy... ja naprawdę się nie staram, żeby on wygrał. Nie, 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 tylko po prostu to jest dobrze, trudne. To jest za trudne. No tak, no ty się urodziłeś troszeczkę później niż my. Oscyloskop. Uwaga, piąte pytanie, czy wszyscy jesteście... Szpadel pisze, że to najlepszy konkurs. W ogóle cały czas jak patrzę na czat, to trafiam na Szpadla. Mr. Mody pisze, Centrum FM oczywiście nie chce działać. Spróbuj jeszcze raz, centrum.fm, można nas na pewno słuchać. Uwaga, pytanie numer 5. Czy jesteście gotowi, panowie? Tak. Tak. Skupcie się. Jeszcze niewiele pytań nam tylko zostało do samego końca. Uwaga. Jaką konsolę podrabiał słynny polski Pegasus? Gramy na maksa. Tak jest, Marek pierwszy. O tak, zawsze tak jest w tych teleturniejach, radioturniejach, przepraszam, że potem mówi, no mój brzęczek nie działa. No, niech pan wciśnie teraz. Już działa. Odwrotnie trzymałem. Dobra. Mniejsza z tym. Pchałem nie w tą stronę. Tak. Dobrze, Marku, jaka to była konsola? Jaką konsolę podrabiał Pegasus? Nintendo NES? Nintendo NES! 2,5 punkta w tym momencie jest na twoim koncie. Gratuluję ci bardzo serdecznie. Tak zwane Famitsu. Famicom? No Famicom. Famitsu to ta gazeta z Japonii. Tak, tak. Mateusz tak, dzisiaj jest w innym świecie, prawda? Przepraszam. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Daj znać, że wiesz, gdzie jesteś. Okej. Okay. W Polsce. Dobrze, cały czas trwa audycja, gramy na maksa, pierwszy radioturniej przed nami. Uwaga, uwaga. Oczywiście tak, NES, Nintendo Entertainment System. Jeżeli byście odpowiedzieli Famicom, to tak, żebyśmy zaliczyli, czyli konsolę, wersję japońską, konsoli Nintendo. Uwaga, uwaga. Przed nami pytanie numer 6. 2,5 punkta ma Marek. Mateusz ma 1 punkt, ale cały czas możesz odebrać tę koszulkę od Marka. Tylko ponieważ jesteś z gramy na maksa i takiej nie dostaniesz, więc to oznacza, że jesteś złym człowiekiem. Szóste pytanie. Logika. Według Pawła. Szóste pytanie przed nami. Uwaga, szóste pytanie przed nami. Czy brzęczyki działają? Tak. Bazerki? Dobrze, dobrze. Wszystko oczywiście z brzoczków z Halo 4. Umiemy sobie radzić. Uwaga! To będzie trudne. Czy Link z serii The Legend of Zelda mógł strzelać mieczem? Gramy na maksa. No i się okazało, że Marek wcisnął już przycisk. Marku? Mógł, oczywiście. Trzeba było mieć tylko wszystkie serduszka. Dokładnie tak, dokładnie tak. Trzeba było mieć wszystkie serduszka i o ile się nie mylę, o ile dobrze pamiętam, wersję Master Sword. Tak, dokładnie. Ten najlepszy. Z ogromną... Mateusz, nie to, że ci nie lubię. I dlatego są same rzeczy z Nintendo. No ale Marek uwielbia God of War. Ja przecież te pytania nie są układane pod niego. Nie to, że ci nie lubię, ale Marku, masz 3,5 punkta! Szaleństwo. Jak potem będą to ludzie oglądać na YouTubie, to dopiero będą jaja. Dobrze, przed nami kolejne pytanie, panowie, czy jesteście gotowi? Mam nadzieję, że tak. Tak. Uf. Tak, oczywiście. Emocje sięgają zenitu. Ja nawet nie sprawdzam, czy ty, Mateuszu, jeszcze możesz odebrać tę koszulkę. Kisiu pisze, yeah, Marek, jedziesz! Dobrze. Co za wielkie pozdrowienia. Okej. Okay. Będzie trudne pytanie. Bardzo trudne pytanie, które właśnie Kisiu93 napisał na naszym czacie, jeżeli chcecie dołączyć do czata. Zapraszamy bardzo gorąco na gramynamaksa.pl. Kisiu napisał bardzo trudne pytanie. Ja nie znam odpowiedzi na nie. Znaczy już wiem. Uwaga. Kto zdradził Claude'a Strife'a w Final Fantasy VII? Jakbyście teraz zobaczyli ich miny, a zobaczycie je potem na YouTubie, to było na zasadzie plażo, proszę. Next. Ja rozumiem, że chyba... Nie wiecie? Czy czat wie? Jeżeli czat wie, oprócz Kisia,
Czy ktoś z czata zna odpowiedź na to pytanie? Jeżeli znacie odpowiedź na pytanie, kto zdradził Claude'a Strife'a w Final Fantasy VII, wówczas wyślemy do was soundtrack z Lords of the Fallen. A co? Czemu nie cierpię Final Fantasy. Kisiu? A, chłopaki podali sobie rękę, okej. Okay. Tylko ja grałem w Final Fantasy... Donald Tusk. Dokładnie Fiflak! Donald Tusk zdradził Claude'a Strife'a w Final Fantasy VII. Co? Nie, to nie jest dobra odpowiedź. Widzę, że na razie nikt nie zna odpowiedzi. Do tego pytania jeszcze wrócimy. Uwaga! Pytanie numer 8. Jesteście gotowi? Tak. 3,5 tak, punkta dla Marka, dla Mateusza. Jeden punkt. Ja jeszcze raz pokażę do kamery tę koszulkę. Ci, którzy nas teraz słuchają na żywo, no oczywiście nie mogą jej zobaczyć. Natomiast ci, którzy oglądają nas na YouTubie, będą mogli już sobie popatrzeć na tego Butchera fantastycznego. Dobra, pytanie numer 8. Czy na pierwszym Game Boyu można było drukować i robić zdjęcia? Gramy na maksa. Oj tak, ten przycisk i ten dźwięk oznaczał, że ktoś wcisnął pierwszy. Tak, było można. Na tym takim czarno-białym i była taka przystawka, co się podłączało i... Znaczy, można było drukować. Czy zdjęcia robić? Była taka przystawka, którą się drukowało, nazwijmy ją potocznie, drukarka do Game Boya. A czy można było robić zdjęcia? Była też kamerka do Game Boya, więc tak, można było, Mateuszu. Muszę powiedzieć... Tak. Że to jest bardzo dobra odpowiedź, masz drugi punkt, specjalnie w tym momencie dopisujemy ci drugi punkt i uwaga, punktacja na chwilę obecną. Mateusz 2 punkty, Marek 3,5 punkta. Uwaga, pytanie numer 9. Chcę widzieć, żeby kamera także widziała. Wszystko działa? Wszystko działa? Tak, okej, okay, bzyczki działają, ekstra. Momencik. Wszystko gra? Dobra. Jest okej. Okay. Tak. Panowie, znaczy ja tylko chcę jeszcze powiedzieć, zanim jeszcze emocje sięgną Zenitu, że tutaj cały czas padają kolejne odpowiedzi na temat, kto zdradził Claude'a w Final Fantasy VII. Ludzie na czacie piszą, że chytra baba z Radomia. Jabcko napisał, Cat Smith. Jabcko, wyślij mi szeptem w takim razie swoje dane osobowe. Wygrywasz w tym momencie soundtrack z Lords of the Fallen. Gratuluję ci bardzo serdecznie. Tak, to była Cat Smith w mieście Gold Saucer. Dziękujemy ci bardzo serdecznie, Kisiu, za to pytanie. Jabcko jako pierwszy odpowiedział bardzo, albo odpowiedziała bardzo dobrze. Pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. Cat Smith, dokładnie tak. Pytanie dziewiąte. Panowie, jesteście gotowi? Mam nadzieję, oczywiście, że tak. W tym radio turnieju na temat gier wideo. Pytanie numer 9. Podaj datę pierwszej audycji Gramy na Maxa. Gramy na Maxa. Ten dźwięk oznacza, że Mateusz wcisnął przycisk. Stary, pracujesz tutaj, musisz to wiedzieć. 8 października 2006. I w tym momencie dopisuję trzeci punkt do konta Mateusza. 8 października 2006 roku. A już się zachowałem. Widzę, ja wiem, że Marku, ty wiedziałeś. Ty wiedziałeś, tylko za późno wcisnąłeś. Wiedziałem, że coś z październikiem, ale nie byłem pewny. Okej, okay, kochani, informacja jest taka, że w tym momencie Marek ma 3,5 punkta, Mateusz ma 3 punkty. I nie ma więcej pytań! Gratuluję, Marku! Wielkie brawa dla naszego słuchacza, dla Marka Śledzia, który odwiedził nas dzisiaj. Gratulujemy ci bardzo serdecznie. Przybiegnij, proszę bardzo, przybiegnij z tą koszuleczką. To ty zagaduj, a ja biegnę z koszulką. Tak, to był turniej, który chyba nie spodziewaliśmy, że tak przebiegnie, bo miał być Gassassin, a byliśmy we dwóch, ale to naprawdę to nie było udawane to, że ja nie wiedziałem na większość pytań i odpowiedzi. Tylko naprawdę Ankalog gratulacje! No, postarał się po prostu. Gratulacje! I zdobył. Proszę bardzo. Wy wszyscy, którzy słuchacie nas na YouTubie, to widzicie teraz tą przepiękną koszuleczkę. Fresh Meat. Przepiękna, no i Pawle, przepiękna. Wróciłeś. Gratulacje, Marku, gratulujemy ci bardzo serdecznie. Ludzie na czacie po prostu wybuchli teraz totalnie pozytywnymi emocjami. A my na chwilkę zostawimy was z muzyką. I wiecie, z czym wrócimy? Właśnie, z recenzją Dragon Age Inquisition. Tak? Na pewno? Na pewno. Na pewno. Marku, raz jeszcze gratulujemy. Dzięki bardzo, śliczna jest. No, przecież to odgramy na maksa, no to jak. Słuchajcie, gramy na maksa, zostańcie z nami jak najdłużej. Gramy na maksa.